Dzień dobry, witam Was serdecznie. Nazywam się Beata Rydzimska i jestem autorką bloga Wademekum Blogera. No a teraz już chciałam Was zaprosić na tutorial, w którym pokażę, jak dodać napisy do filmu w bardzo prosty i automatyczny i zautomatyzowany sposób. Zapraszam na tutorial. No a ja chciałam Wam pokazać takie fajne narzędzie, w którym dodamy transkrypcję do naszych filmów wideo. Ja akurat wykorzystuję je do dodawania napisów na komputerze. I dodaję tutaj napisy na przykład do shortu, więc zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. O, na przykład to wygląda w taki sposób, tutaj napisy. No i właśnie to jest takie fenomenalne. I mogę sobie po prostu pobrać i po prostu już puścić na YouTube'a, ale z transkrypcją, bo właśnie to jest taki paradoks sieci, że ludzie wolą oglądać filmy, ale no po prostu łatwiej jest zrozumieć, co to jest mówione, kiedy widzimy napisy, to jakby... jeżeli jakieś słówko nam umknie, no to po prostu wtedy lepiej rozumiemy to, co mówiąca, gadająca głowa nam mówi, więc teraz pokażę Wam, akurat tak mi się skonfigurowało to, że mam to narzędzie w wersji francuskojęzycznej, ale to nie powinno stanowić problemu. Narzędzie w ogóle jest darmowe, natomiast no tutaj jest taka kwestia, że w momencie, kiedy korzystam z wersji darmowej, pojawia się po prostu logo tego narzędzia. No ale wydaje mi się, że oczywiście można wykupić sobie abonament, to jest bodajże kwestia $6 miesięcznie, taki, jeżeli robicie większą ilość filmów, jeżeli po prostu przygotowujecie transkrypcję no, w bardziej profesjonalny sposób, no to można po prostu taką opłatę dla firmy. To jest Klideo i to jest jakaś odnoga Filmory. Ja sama korzystam z Filmory do edycji moich wideo, więc bardzo intuicyjne narzędzie, no ale też przejdziemy do tego, jak to zrobić. Więc tutaj są moje projekty, no i teraz właśnie u góry mamy w zakładce nowy projekt i tutaj mamy różne możliwości, różne, że tak powiem, opcje do wykorzystania, no i możemy dodać napisy, o. No i teraz właśnie wybieramy plik, do którego chcemy dodać napisy, więc tutaj mam już przygotowane filmiki, o. I wrzucamy filmik, on tutaj się ładuje, tak więc w czasie realnym, że tak powiem, widzimy, ile to czasu zajmuje. No, filmik się załadował. Mam nadzieję, że wkrótce się załaduje. I teraz mamy możliwość dorzucenia ręcznie napisów, czyli po prostu dodajemy, mamy już gotowe napisy, dodajemy. Ale to, co jest chyba najciekawsze, czyli wygenerować napisy automatycznie, czyli po prostu no, narzędzie po prostu dodaje napisy, odsłuchuje tekst, wykonuje napisy, czyli klikamy na wygenerować automatycznie, no i oczywiście wybieramy język, w jakim jest właśnie nagrane dane wideo, więc tutaj mamy różne języki, więc polski i wygenerować napisy i teraz właśnie to narzędzie pobiera ten tekst i będzie tworzyć napisy. Te napisy będziemy musieli troszeczkę no, zweryfikować, czy są poprawne, czy narzędzie dobrze odsłuchało tekst. O, tutaj mamy już napisy, o. No i właśnie tutaj możemy słuchać. Jest taka przepiękna myśl Mahatmy Gandhi, żyj tak, jakbyś miał. Czyli tutaj, o, już możemy zmienić na przykład to, co trzeba zmienić, na pewno interpunkcja, zaczynam od dużej litery. Jest taka przepiękna myśl o Mahatmy, więc taki po prostu zwyczajny edytor tekstu i tutaj, o, cytat. Więc po prostu możemy linijka po linijce, możemy po prostu edytować, czyli musimy odsłuchać, wyedytować tutaj ewentualne jakieś takie błędy. Muszę powiedzieć, że generalnie to nie wymaga jakiejś dużej edycji. Jakieś drobne literówki, no i przede wszystkim przecinki, duże litery, małe litery, żeby po prostu no, był ten podpis w miarę czytelny. Teraz jeszcze to, co możemy zmienić, to styl. Bo na przykład, o, tutaj mamy kilka propozycji, kilka opcji. Na przykład możemy, o, taką opcję, tutaj taką, na białym tle, na kolorowym tle i tutaj kolor tła też możemy zmienić, czyli tutaj mamy o takie wiadro z farbą i na przykład zmieniamy kolor tła. Możemy również zmienić wielkość czcionki, czyli po prostu tutaj o, zwiększamy, tak żeby ten napis był troszeczkę większy, o, żeby był bardziej widoczny na przykład na filmie, więc to w zależności od tego, jak sobie tutaj, o może 32 sobie zrobię o czcionka. Możemy zmienić wielkość czcionki, wyjustowanie napisów, no i o, tutaj ta zakładka style, czy po prostu zmieniamy w ogóle styl, no i później tylko eksportujemy, czy po prostu pobieramy i zapisujemy sobie na komputerze, no i mamy właśnie już dodane w bardzo automatyczny sposób napisy, no po jakiejś małej takiej weryfikacji, rektyfikacji
ewentualnych literówek, czy dodaniu przecinków, czy no, czasami zdarza się, że to, no, to nie jest perfekcyjne, tą transkrypcję trzeba jednak czasami zweryfikować, bo są małe może przesłyszenia, że tak powiem, czy przekręcenia. Niemniej no, w miarę ta transkrypcja jest dobrze, automatycznie wygenerowana. No i tutaj ja to jeszcze jedna taki tip, który sama wykorzystuję. W momencie, kiedy wykonałam taką transkrypcję, kopiuję linijka po linijce, wkładam do pliku tekstowego, no i mam już taki gotowy tekst, opis do mediów społecznościowych na przykład, czy nawet na bloga, no i później po prostu zapisujemy. No i gotowe!